6 czerwca w hali stulecia we Wrocławiu pod hasłem Znaleźć energię odbyła się 6. edycja Kongresu Firm Rodzinnych. Prawie 200 przedsiębiorców wzięło udział w panelach dyskusyjnych i debatach, których tematy poruszały się w obszarze kierunku rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, innowacyjności w biznesie, sprawach związanych z sukcesjami w firmach rodzinnych czy wsparcia biznesu z poziomu samorządu województwa. Gościem honorowym wydarzenia był Sobiesław Zasada, jeden z najbogatszych Polaków, polski kierowca rajdowy i prezes grupy Zasada. Firmy rodzinne są w Polsce niedoceniane, na Dolnym Śląsku również są niedoceniane i to właściwie przez wszystkich, od konsumentów począwszy. Gdyby pytać, a myśmy to w różnych badaniach robili, jakie firmy rodzinne znasz, to odpowiedź jest co najmniej skromna. Kilkanaście firm na te tysiące albo setki tysięcy w Polsce, to jest bardzo znikoma wiedza. Firmy same się nie promują swoją rodzinnością, więc to po pierwsze. Po drugie, chcemy, aby firmy rodzinne także dzięki nam mogły się uczyć, poznawać najnowsze trendy, kierunki, perspektywy. Firmy sobie, rodzinne sobie świetnie radzą. Myśmy już wielokrotnie podkreślali, że to jest sól gospodarki rynkowej, ale przecież nie wszystko muszą wiedzieć, nie wszystkie trendy odkrywają, no bo ograniczone zasoby towarzyszą im na każdym kroku. Więc to także próbujemy uczyć. No i firmy rodzinne muszą się z sobą kontaktować, spotykać, a takich miejsc specjalnie dla nich przygotowanych myślę, że jest niewiele. Wobec tego chcemy, aby firmy rodzinne z sobą rozmawiały, robiły biznesy, spotykały się. No to są powody, dla których organizujemy taki kongres. Ja myślę, że czas dla firm rodzinnych jest zawsze dobry. Firmy rodzinne, najstarsze firmy rodzinne to przecież ponad 1400 lat. W Polsce firmy rodzinne mamy takie, które mają 300 lat i więcej. Wobec tego one zawsze sobie radziły z różnymi problemami. One zawsze musiały być optymistyczne, one zawsze musiały z czymś nowym, z czymś, czego inni jeszcze nie odkryli, pojawiać się na rynku. No i tak się dzieje do dzisiaj, więc czas dla firm rodzinnych pewnie zawsze będzie dobry. Firmy rodzinne umieją wykorzystać ten czas. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, no i siłą rzeczy też my, jako pełnomocnicy pana rzecznika, jesteśmy żywo zainteresowani kondycją polskich firm rodzinnych. Przyczyna jest tego prosta. Bardzo często polskie firmy rodzinne są jednocześnie firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co jest dla nas oczywiście punktem zainteresowania dla takiego wydarzenia jak dzisiejsze. Jaki procent produktu krajowego brutto mogą wytwarzać firmy rodzinne w Polsce? Jest pewien problem z definicją, natomiast zakłada się, że firmy rodzinne w Polsce wytwarzają mniej więcej trochę ponad 67-68% polskiego PKB do być może 70-kilku% PKB. To już jest dość dużo, to jest spory kapitał. Pamiętajmy, że Polska jest jedną z większych gospodarek w Unii Europejskiej, co pokazuje, że te firmy rodzinne w Polsce to jest jednak duża wartość. Wartość, o którą powinniśmy dbać. Z jakimi problemami te firmy zwracają się do Was? Firmy rodzinne do nas, jako do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zwracają się z problemami podobnymi jak inne firmy z sektora MŚP, czyli błędną interpretacją prawa robioną przez urzędników. Proszą nas często o interwencje, proszą nas też o uszczegółowienie pewnych przepisów, o tego rodzaju pomoc. My rzecz jasna tą pomoc udzielamy, a nasze usługi są bezpłatne. Pamiętajmy o tym, że polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw wytwarza mniej więcej 50% polskiego PKB. Natomiast firmy rodzinne, zależnie od tego, w jaki sposób to liczymy, wytwarzają od mniej więcej 60-kilku do 70-kilku% tego PKB. Co już pokazuje, że są to jednak kategorie przynajmniej częściowo rozłączne i niektóre firmy rodzinne to są firmy duże, przekraczające 250 pracowników. Co jest natomiast ważne, to jest to, żeby firmy z sektora MŚP miały możliwość stać się dużymi firmami. Tutaj ustawodawcy powinni nie przeszkadzać, powinni nic nie robić albo być może nawet pomagać tym firmom, no bo jakby nie patrzeć, to są też jednak pewne klejnoty w koronie polskiej przedsiębiorczości. Mamy firmy, które z powodzeniem rywalizują nie tylko na polskim rynku, ale też na rynkach obcych. Często są to firmy rodzinne. Pozwólmy tym małym firmom rodzinnym stać się dużymi.
dużymi i rywalizować z najlepszymi na rynku globalnym. Pamiętajmy, że to właśnie teraz, już po roku 2020, mamy do czynienia z bardzo istotnym zjawiskiem społecznym, które będzie miało też konsekwencje ekonomiczne. Chodzi o problem sukcesji, przekazania firmy dzieciom, niekiedy wnukom już nawet, tym już takim nieco starszym, ale też członkom swojej rodziny, którzy są młodsi o pokolenie, od osoby, która tą firmę zakładała. To jest bardzo istotne z punktu widzenia rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, no i oczywiście nas jako pełnomocników, dlatego że my chcemy włączyć się w proces wspierania tych firm w tym, aby ta sukcesja przebiegała słusznie i dobrze. Jako Samorząd Województwa Dolnośląskiego już po raz szósty partnerujemy temu wydarzeniu. Wydarzeniu, które no, skupia uwagę przede wszystkim przedsiębiorców, którzy działają w takiej mikroskali, ale też przedsiębiorców małych i średnich. My szacujemy, że na Dolnym Śląsku istnieje około między 50 a 60 tysięcy takich właśnie małych i średnich firm o charakterze rodzinnym i jest to w dużej mierze ta część sektora gospodarczego Dolnego Śląska, która powoduje, że my jako region rozwijamy się, możemy być dumni z tych statystyk rozwojowych, bo one są takie imponujące nie tylko dlatego, że jest realizowanych wiele inwestycji publicznych w różnego rodzaju infrastrukturę, ale przede wszystkim dlatego, że na Dolnym Śląsku mieszkają przedsiębiorczy, ambitni ludzie, którzy nie boją się podejmować biznesowych wyzwań. Takie wydarzenia jak to dzisiejsze to dobra okazja, żeby porozmawiać też o formach wsparcia dla małych przedsiębiorców. My jako Samorząd Województwa właśnie w tej chwili startujemy z pierwszymi konkursami w ramach nowej perspektywy budżetowej, w ramach których będzie możliwość pozyskania dotacji na rozwój swojej działalności, na tworzenie miejsc pracy. Też będzie możliwość i do tego przyczyniają się walnie spółki marszałkowskie pozyskania nisko oprocentowanych pożyczek na rozwój działalności, więc to spektrum narzędzi wspierających przedsiębiorców dolnośląskich jest bardzo szerokie. A tutaj dzisiaj, kiedy wszyscy są w jednym miejscu, możemy po prostu o tym dokładnie poinformować i porozmawiać z konsultantami. To też jest bardzo ważny aspekt tego wydarzenia. W pierwszych słowach chciałam bardzo podziękować telewizji i telewizji TVP3 wrocławskiej naszej, ale również sudeckiej za to, że tak mamy dzisiaj dużo przedsiębiorców na tym spotkaniu, bo nie omieszkam przypomnieć, że mieliśmy przyjemność spotkać się na strefie ekonomicznej naszej Wałbrzyskiej i zapraszałam dzięki telewizji naszych wszystkich zainteresowanych klientów do przyjścia na to dzisiejsze spotkanie. Jest to dla nas bardzo ważne. Jest to kongres, który budujemy od 6 lat. Budujemy po to, żeby edukować, wspierać i rozwijać firmy, które są kluczowe, bo bez nich tak naprawdę region się nie będzie rozwijał. Więc każda informacja, każdy panel, każde dzielenie się wiedzą, otwartością buduje kapitał naszego regionu, więc dlatego tak ważny jest ten kongres dla mnie i dla moich wszystkich współpracowników. I też chciałam podkreślić, że biorąc pod uwagę ogromną sieć, bo mam przyjemność współpracować z logiem PKO Banku Polskiego, czyli z oddziałami banków na terenie całego Dolnego Śląska i Opolszczyzny, jest nas bardzo dużo, więc to nie jest kwestia otwierania tylko drzwi dla naszych klientów i zapraszania ich do sprzedaży, ale przede wszystkim do budowania takiej odpowiedzialności, budowania również wzrostu ich kapitału, łączenia firm, dzielenia się doświadczeniami, aby nie musieli popełniać błędów, na których my się już nauczyliśmy, jak popełniali inni. Tak jak dzisiaj na pierwszej części prelekcji informacje od naszej głównej ekonomistki Marty Zagajewskiej, która powiedziała wprost, że konsumenci już mówią, że jest dobrze, jest lepiej. Więc zastanawialiśmy się, czy to ekonomiści nam dyktują, czy to już konsument widzi, że jest lepiej i że już z tego najgorszego dołka my tak naprawdę wychodzimy. I potrzebujemy wszyscy, po pierwsze tego tlenu i tej odwagi wyjścia i zrobienia kroku do przodu, ale też chyba asekurowania się, bo to ostatnio mieliśmy pandemię, mieliśmy wojnę, ale nie wiemy, co sytuacja i los nam przyniesie do przodu. Musimy patrzeć na życie optymistycznie, energetycznie, pozytywnie i budować siebie nawzajem, żeby na tej ziemi żyło nam się lepiej. Mnie praktycznie, to mogę powiedzieć, oprócz rodziców wychowywało harcerstwo. I wtedy w 1945 roku wstąpiłem zaraz po wojnie do harcerstwa, wtedy w Bielsku. No i dosyć szybko awansowałem w tym harcerstwie. No i ten Bóg, honor, ojczyzna i przede wszystkim słowo. I to stosunek do nas, to bliźniego. Szanuj bliźniego swego jak siebie samego, wie pan. To bardzo, bardzo ważne słowa i bardzo ważne ta cała etyka postępowania. No,
Także bardzo dużo zawdzięczam harcerstwu. Jeżeli chodzi o biznes, no to mój ojciec był przed wojną w Zagłębiu Dąbrowskim przedstawicielem firmy Goplana, tej poznańskiej firmy. No potem miał sklep taki galanteryjny w czasie też wojny właściwie. Można by powiedzieć, że tam, jeżeli chodzi o powiedzmy to Zagłębie Dąbrowskie, no to była taka możliwość jednak prowadzenia prywatnych firm, oczywiście małych, bo to tak jak po wojnie potem były tylko te firmy rzemieślnicze, o zatrudnienie do 6 osób i tak dalej. No ja się troszkę w tym wychowałem, no już jako 13-14-latek pisałem listy do niemieckich firm różnych o towar. No i to jakoś wychodziło, a tych listów to napisałem może, ja wiem, łącznie z 500, no i z 50 było kontaktów pozytywnych. Tak, jesteśmy jednym z najbardziej innowacyjnych projektów chyba w tej części świata. Podjęliśmy się ogromnego wyzwania wdrożenia płatności biometrycznych na komercyjny rynek. Jesteśmy pierwszą tego typu firmą na świecie, poza Chinami, które z sukcesem wdrażają i wdrożyły taką technologię od 2017 roku. Natomiast jedyną poza Chinami, która właśnie przygotowuje się do ekspansji na cały świat. Tak jak mówiłem na moim wystąpieniu, nasz projekt podzielony jest na kilka etapów. Od 5 lat pracowaliśmy nad tym, żeby stworzyć naszą technologię, nasze urządzenia, nasze algorytmy, nasze aplikacje. W tej chwili jesteśmy już na 3 etapie naszego pilotażu. Certyfikujemy wszystkie aplikacje, certyfikujemy nasze urządzenia i będziemy przygotowywać się do wyjścia równolegle na 3 rynki. Oczywiście na Europę, na Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz na Amerykę. Rzeczywiście udało nam się trafić w odpowiedni moment. W moment, w którym biometria zaczyna się rozwijać nie tylko w obszarze płatności, ale wszędzie tam, gdzie identyfikacja człowieka odgrywa kluczową rolę, no bo przecież wszyscy zaczynamy z tej biometrii korzystać. Czy to jest odblokowywanie telefonu, czy to jest przechodzenie przez bramki na portach lotniczych, czy to jest nawet odblokowywanie pewnych dostępów w aplikacjach bankowych, które biometria już nam pozwala w bezpieczny i wygodny sposób odblokowywać. Więc płatności są kolejnym etapem tego rozwoju i to będzie kolejna ewolucja w rozwoju płatności na całym świecie. Więc to nie jest pytanie, czy płatności biometryczne przyjmą się na świecie, tylko pytanie, jak szybko staną się tak popularne, jak obecnie na przykład płatności bezdotykowe. Nasza firma, to znaczy Olwita, powstała w 2004 roku i założycielem firmy był mój tato, Krzysztof Dziaduk. Początkowo firma nazywała się PPHU, Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych, Krzysztof Dziaduk, z racji, iż również zakładaliśmy tłocznie w całej Polsce. W miarę potrzeb, w miarę rozwoju naszych marzeń weszliśmy w produkcję. Wówczas firma już była pod nazwą Olwita Spółka z o.o., spółka jawna. Obecnie już w ramach sukcesji firmy jako Olwita Go, spółka komandytowa, gdzie już do firmy weszło 3 pokolenie, czyli mój syn. Na pewno dużym czynnikiem, takim znaczącym czynnikiem było doświadczenie i wiedza, które wspólnie rodzinnie żeśmy wnieśli do przedsiębiorstwa. Jest bardzo trudno, szczególnie w tych czasach, kiedy jest znacząca inflacja, kiedy jest kryzys gospodarczy. Staramy się iść do przodu, mimo wszystko nie poddawać się, pozostać na rynku, aby nieść, kultywować to dziedzictwo. Jak to się zaczęło? Zaczęło się od problemów zdrowotnych i dzięki przyjacielowi Czechowi, który od 30 lat zajmuje się tym biznesem konopnym, udało się ten problem rozwiązać i później wspólnie zacząć działać w biznesie konopnym. Jestem akurat pierwszy raz, zostałam zaproszona przez panią Dominikę Cebrat z PKO, z którym to PKO współpracujemy. Ona się bardzo zainteresowała samym pomysłem, który jest ekologiczny, który jest taki proludzki i pronaturalny i zaprosiła nas po to, żebyśmy podzielili się swoimi doświadczeniami. Czy jest łatwo? Myślę, że to zależy od firmy. Młode pokolenia zawsze wnoszą coś ciekawego. Wydaje im się, że będą zmieniać świat i łamać wszystkie mury. Te starsze pokolenia są troszeczkę bardziej zachowawcze, mają swoje doświadczenia, niekoniecznie przyjemne. Wydaje mi się, że razem przy połączeniu tych dwóch doświadczeń i tej woli zmiany i energii młodej, no to pójdzie w dobrym kierunku.